coś powiedzieć do kamery? Nie masz nic do zadania. Chcę powiedzieć tylko dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie. Mała aktualizacja wam się należy, ponieważ dawno nas nie było. A żeśmy sobie tak w sumie ostatnio pozwolili z tymi filmikami, że tak naprawdę co? Co drugi dzień? Gdzieś tam codziennie był jakiś materiał, no bo się działo i tak z założenia, słuchajcie, miało być, że jeżeli coś się dzieje, no to faktycznie wrzucamy. No ale też wiemy, że niektórzy z was lubią nas oglądać tak po prostu, więc mała aktualizacja z budowy na marzec. Generalnie no teraz cały czas jeszcze czekamy. Mamy piąteczek. Czekamy. Jedna sprawa z oknem, ta jedna reklamacja została już tak w sumie zrobiona. Do dwóch pozostałych niestety musi zostać wezwany ktoś od producenta, gość, który zajmuje się tym tylko i wyłącznie takimi naprawami, bo tutaj panowie z Kasusa nie mają takiego sprzętu, żeby to naprawić, także zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie, słoneczko ładnie świeci, chociaż ta pogoda jest no taka przewrotna, raz pada śnieg, raz świeci słońce. Dziękujemy wam bardzo za pomoc, jeżeli chodzi o ten materiał z planowaniu elektryki, bo naprawdę nam bardzo mocno pomogliście, dużo wniosków wyciągnęliśmy, kilka zmian poczyniliśmy, gdzieś tak z 20 punktów, słuchajcie, sobie zapisaliśmy dzięki waszym komentarzom, także ukłony, głębokie ukłony do was. A tak jeszcze generalnie nagramy wam, jakie zmiany poczyniliśmy już tak, żeby zamknąć cały ten temat elektryki i dopiero potem, jak już będzie gotowa, to wam podamy koszty. Jeżeli chodzi o elektrykę, mamy piątek, jutro widzimy się z panem Radkiem właśnie jeszcze na te takie planowanie. I co? I od poniedziałku pan Radek rusza. No wszystko nam się znowu poprzesuwało. Tak, pamiętacie, jak mówiłem o tej aktualizacji z lutego, że pewnie do końca lutego będą będą instalacje i tam mówiłem, że pewnie dłużej. No i nie pomyliłem się, mamy marzec, a dopiero zaczynamy, jeżeli chodzi o instalacje. Także elektryka już jest prawie dopięta, jest przed nami. Słuchajcie, hydraulika. Jeżeli chodzi o hydraulikę, to okazało się, że będziemy ją robić dopiero po tynkach. Tak, a nie inaczej, ponieważ były duże przesunięcia ze strony hydraulika. No wiadomo, zima zaskoczyła wszystkich, a też nie chcemy, my jako inwestorzy nie chcemy zmieniać nikogo, w sensie nie chcemy zmieniać hydraulika, więc zostajemy przy tym, co było, a że pan Sebastian nie zdąży wcześniej, no to robimy to po tynkach. Czy to dobrze, czy to nie, myślę, że nie ma różnicy. Na pewno plusem jest to, że nic nie zostanie uszkodzone przez tynkarzy, no minusem jest to, że potem będzie to te wszystkie bruzy trzeba zategować. Zobaczcie, mamy bramę, ale właśnie o bramie nagramy troszeczkę materiał później, ponieważ czekamy też na jedną sprawę, jeżeli chodzi o reklamację. No tak niestety jest budowa i zawsze coś się dzieje, nie może być idealnie, dlatego jak tylko ogarniemy wszystko tak, żeby było dobrze, tak żeby ta brama wyglądała tak jak musi, to wtedy wam nagramy materiał o bramie, ile i tak dalej. Zuzia mnie tam obserwuje, stalkuje mnie i czuję się zestresowany troszeczkę. Nagramy wam jaka brama i tak dalej, ile zapłaciliśmy, ale mogę wam pokazać cyk, tak już teraz, taki wstęp. Brama czarna, także chyba nic nowego. Jest, zamyka się, działa, także jest okej. Co tam jeszcze dalej bym chciał wam powiedzieć? Zobaczcie, mamy tutaj już, teraz co prawda troszeczkę śniegu napadało, natomiast zrobiliśmy już troszeczkę porządek na działce. Ale chciałem wam powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak ta ziemia przyjęła te naprawdę grube ilości wody. I myślałem, że będziemy mieli tutaj naprawdę błoto i powódź i przez miesiąc się z tego nie wygrzebiemy. A jak się okazało, było kilka tylko takich dni mokrych, a potem wszystko ziemia przyjęła i było już suchutko. Także jestem pozytywnie zaskoczony
bardzo fajnie. Jest okej. Okay. Także słuchajcie, no jeszcze tak wracając do bramy, z bramą jest oczywiście, tak jak widzieliście, wszystko w porządku, ale ja lubię, jak jest wszystko idealnie, więc dopiero wtedy ogarniemy temat. Na Instagramie, słuchajcie, chciałem, żebyście mi pomogli z tym badziewiem, żebyście namówili Zuzię, żeby wyciąć tego harpagana, bo no, to nie jest ładne drzewko, tym bardziej w takim strategicznym miejscu, w części reprezentatywnej naszego ogrodu. No ale zapomniałem, że przecież na Instagramie większość użytkowników to kobiety i po prostu to zadziałało w drugą stronę. Obawiam się, że niestety ten harpagan będzie musiał zostać, no bo nic innego z tym nie zrobimy. No nie jest on ładny, nie podoba mi się, no ale co, no. Przesadzać też go nie ma sensu. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Także słuchajcie, przed nami jest kilka materiałów jeszcze do nagrania, mamy kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim chcielibyśmy nagrać wam zmiany dotyczące, zmiany. Co zmieniliśmy w projekcie i co byśmy teraz jeszcze zmienili na tym etapie, gdybyśmy robili to jeszcze raz. Druga sprawa to jest materiał odnośnie tych dużych okien. Dlaczego nie HST, PSK, dlaczego nie wybraliśmy. No i potem jeszcze ta elektryka. I potem myślę, że będzie już szło wszystko po kolei, jak idzie. Mamy zaplanowanych tynkarzy od razu po elektryce, także tutaj nie powinno być żadnego przystoju, więc spoko. Tak wygląda sytuacja. Jak troszeczkę ta ziemia też odpuści, będzie trochę więcej czasu, to sobie zrobimy porządek. Tu już gdzieś tam zrobiliśmy, no wiecie, narobiliśmy sobie podwójnej roboty, bo musiała przyjechać koparka i cały ten syf, który był tutaj ładnie ułożony, zgarnął, no niestety tutaj, więc musimy teraz to wszystko ładnie uporządkować, powybierać i tak dalej. No ale to na to przyjdzie jeszcze czas. Lubimy, albo przynajmniej ja lubię, jak jest porządeczek na działce. No i tyle. Jeśli chodzi o dach, słuchajcie, to tak jak żeśmy z Zuzią w sumie tak obserwowali ten dach cały czas i wiecie, widzieliśmy jakieś tam drobne mankamenty i tu się nam nie podobało, tu się nam nie podobało, no to już przyszedł ten moment, że tak naprawdę na ten dach nie zwracamy uwagi, więc jest dla nas idealnie, jest ok, jest bardzo ładny, nie zmienilibyśmy go na nic innego, także z czasem, wiecie, to tak na początku jest, tak jak się pewnie kupuje nowy samochód, że każda ryska boli na początku i w ogóle, a potem człowiek już nie zwraca uwagi i po prostu użytkuje. Tak, żeby się odnieść jeszcze może do tych komentarzy odnośnie drzwi zewnętrznych, że zamontowaliśmy je troszeczkę za szybko. Słuchajcie, no teraz już wiemy, no nie zrobiliśmy jakoś tego świadomie. Ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że tak to jest. To jest pewnie jakiś tam błąd, ale to też nie jest jakiś duży błąd. W sensie, no zabezpieczymy po prostu te drzwi i będzie spokój, nie będzie problemu, będzie wszystko ładnie obrobione. A tak miałem wrażenie, że niektórzy w komentarzach to po prostu bardziej się martwili o to niż my sami, więc to tak trochę chyba niepotrzebnie. Także spokojnie, wiemy, popełniliśmy błąd, ale po to jesteśmy właśnie tutaj na YouTubie, żebyście te błędy nam wytykali, a dzięki temu my możemy pokazać dalej, czego nie robić albo co robić. Także tak to wygląda. A wszyscy, którzy piszą, że daliśmy za dużo za drzwi, bo 6 czy tam 7, ile daliśmy za drzwi? 7000, tak? Że daliśmy 7000 za drzwi i to jest dwa razy albo trzy razy za dużo i te drzwi wyglądają jak za 2000, to ja mam taką propozycję. Wszystkie te osoby są proszone, aby wysłać mi link do takich drzwi 235x140 z bocznym doświetlem, z pochwytem, ze wszystkimi czarnymi elementami za te 2 czy 3000 i my z Zuzią kupimy je wszystkie na zapas i będziemy mieli, słuchajcie, takie drzwi za 2000 i będziemy sobie je co miesiąc wymieniać. Nie ma żadnego problemu. A propos, jak już jesteśmy przy takich detalach, to słuchajcie, właśnie przyszły do nas, odezwaliśmy się do Cassiusa, co możemy zrobić z tymi roletami. A właśnie, będzie też materiał o roletach, to wam pokażę od razu, bo zwróciliście uwagę, ja osobiście nie zwróciłem uwagi, Zuzia od razu, że tutaj są takie, te śruby są po prostu nierdzewce i że... Dlaczego tak? Dlaczego one nie są czarne? Więc się odezwaliśmy do Cassiusa i
przysłali nam... Przysłali? Co ty robisz? No mi wypadła. Chciałam Proszę bardzo. Jedną. Przysłali nam zaślepki. Także zaślepki mamy. O żaluzjach powiemy wam troszeczkę więcej, jak już będziemy mieli prąd, no bo bez sensu jest bez prądu pokazywać wam kasety i opowiadać, ile zapłaciliśmy i dlaczego tak, inaczej, jak nie będziemy mogli pokazać ich w całości. Także czekamy na prąd, na podłączenie, na regulację i wtedy wam pokażemy wszystko tak, jak być powinno, bo też jest dużo komentarzy, że czekacie na taki materiał. Więc spokojnie, wszystko będzie. Dlaczego takie, a nie inne prowadnice też wytłumaczymy. Chociaż już gdzieś to w jakimś materiale, w materiale mówiłem, bo że cena jest po prostu kosmos. Także co? Gaz podłączony, prąd podłączony. Czekamy teraz jeszcze, musimy ogarnąć wodę, no ale to też pogoda musi się poprawić. I działamy dalej. Mam nadzieję, że na dzisiaj takie informacje wam wystarczą. A jutro wyczekujcie kolejnego materiału. Co będzie nagrywane na jutro? Czemu takie duże okna? A, czemu takie duże okna? Czy czemu dlaczego nie okna? HST, a... Wszystko razem połączymy, tak? A, wszystko razem. No to o oknach będzie w sobotę, także do zobaczenia.